czego się nauczyłem, powiem ci tak, zdjęć panoramicznych w pionie, czego nigdy tego nie wiedziałem o tym, wiesz, to jest mi nowość. Dużo rzeczy dowiedziałem się o nastawianiu nocnym, o kadrowaniu, o pierwszym, drugim planie. Czyli kompozycyjne takie elementy, nie? Tak. Ale rzeczywiście ta panorama to jest... To jest naprawdę, to jest genialne. Teraz wiem, dlaczego są tak piękne zdjęcia, bo no. Szerokim obiektywem, robiąc poziomo, nie da się tego pokazać. Tak. Nawet można mieć najszersze obiektyw, jednak trzeba zrobić to z kilku klatek, jak Złoto Karol. No, ogólnie było naprawdę bardzo fajnie, sympatycznie. A czy ta część, nie było czasem za dużo tej części teoretycznej? Bo... Nie, wręcz przeciwnie. Wiesz, może wiedziałam część rzeczy, ale zawsze ktoś coś dopowie ciekawego i wiesz, zdaje, że zasób wiedzy nigdy nie jest za duży. Tak się złożyło, że w tym czasie mieliśmy słabszą pogodę, więc jakby i po tym pierwszym dniu, także myślę, że to była pewna taka odsapka i po prostu no, nie ma się pchać z sensu góry, jak nie ma idealnej pogody, bo wtedy zawsze jakieś kompromisy mamy, prawda? Zgadza się. Ogólnie taki dzień się przydał, wiesz? Był potrzebny. Rozumiem. No, zapoznanie się między innymi. Karol omawiał zdjęcia na koniec, po kilka zdjęć z każdych uczestników. A nie, ciebie nie było, tak? Akurat tego nie było, ale robię podobne błędy jak... Jakimi? Akurat teraz wiem, nad czym trzeba pracować, no to jest bardzo, będziesz to miał, jest bardzo ważne. Będziesz miał możliwość wysłania zdjęcia później, mówimy w innym czasie, także to też nie zawsze człowiek jest w stanie wysłać, czy zebrać te zdjęcia i tak dalej, bo to w sumie jest, z tych megabajtów się zbiera. Zgadza się. Czy coś byś jeszcze dodał, jakby co moglibyśmy zrobić, żebyśmy zrobili lepsze plenery? To nie zależy od nas, od pogoda. Pogoda. Może wschód, wspaniały zachód, ale widzisz, to jest pogoda, także nie da się w nią trafić. Może być dzisiaj, może być jutro, to jest... No właśnie, także tu też dużo zależy od pogody, bo na szczęście ja gwarantuję, mówię w ogóle, ale ze mną jest gwarancja pogody, no mieliśmy tutaj super pogodę i to rzeczywiście, no co innego, gdybyśmy siedzieli cały dzień, by padało, no mieliśmy dobrą pogodę, także to jest chyba pół sukcesu, prawda? Co jeszcze mi to przyciągnęło, to, że można wyjść z takimi ludźmi jak wy i poświęcić ten czas na fotografowanie z innymi ludźmi, którymi się chodzi na szlakach i nie ma tej możliwości. To też jest bardzo ważne i jest istotnym momentem. No właśnie. Chcesz zrobić zdjęcie i słyszysz, no chodź się, chodź się, tak. Idziemy dalej. A tu masz czas na to, możesz się rozstawić spokojnie. I czujesz w powietrzu to napięcie, nawet jeżeli nie ma tego słowa chodźmy dalej, to czujesz, że jesteś pod presją i nie możesz się skupić na zdjęciu. A poza tym chyba nie można też chodzić o takich bardziej szczególnych dla fotografa porach, tylko najczęściej to się odbywa, nie wiem, siódma, powiedzmy 15-16. I tu staraliśmy się kilka takich momentów tu słońca dzisiaj albo timelapsy wczoraj, tak jak robiliście, to takie pory nietypowe dla nie turystyczne, tylko fotograficzne. Grzegorz, poleciłbyś takie plenery? Oczywiście, poleciłbym bardzo. Nawet tym, którzy dużo wiedzą, ale można czegoś zawsze się dowiedzieć dodatkowo. Taki plener to jest dodatkowa lekcja wiedzy. Cóż, dziękuję ci za uczestnictwo, za rozmowę i życzę dobrego światła. Dzięki Szymon.